Zapraszam na wideo prezentację roweru Batavus Tierra. Działa na systemie Ego. Inny spotykany model z tym systemem to jest Fuego. Muszę powiedzieć szczerze, że to jest mój ulubiony rower elektryczny. Dlaczego jest ulubiony? Ponieważ jest lekki. Ma bardzo fajnie ukrytą baterię w osłonie. Z przodu silniczek 250 W. Całkiem sprytny, całkiem fajnie wspomaga. Do tego dosyć duży wyświetlacz z fajnym sterowaniem z boku. Na innym filmiku będzie pokazane, jak się nim obsługiwać. Tak jak powiedziałem, rower też bardzo fajnie wygląda, tak mimo że już ma kilka lat, to cały czas wygląda praktycznie, jakby był produkowany teraz. Jest lekki, waży około 22 kg. Zazwyczaj te rowery, nie wiem z czego to się bierze, ale zazwyczaj przyjeżdżają to właśnie w takim stanie bardzo zadbane. Bateria jest też bardzo, oczywiście jest litowo-jonowa, ale jest tylko na plus i minus. Dzięki temu też bez problemu można ją tam naprawić, tudzież regenerować, więc to też jest bardzo, bardzo fajne. Uważam, że rower też się super prezentuje. Do tego z tyłu klasycznie Nexus, siódemeczka, osłony na koło, gumy mocujące. Naprawdę mogę zdecydowanie polecić ten rower. Jedynie co, to w niektórych egzemplarzach z tymi systemami Ego są amortyzatory. Tutaj akurat nie ma, jest tylko taka atrapa, ale dzięki temu też ten rower jest lżejszy. No i też co klienci mówią, no to że w ogóle nie widać, że to jest rower elektryczny, a jednak fajnie wspomaga i można sobie rowerem takim jeździć i się nie rzuca jakoś specjalnie też w oczy. Zdecydowanie polecam. Jeśli jakoś pomogłem, to zostaw subskrypcję, a jeśli chcesz go kupić, to zapraszam na stronę 4rower.olx.pl. Tam jest ten rower aktualnie wystawiony. Pozdrawiam.